Show 1929 to ostatnia nadzieja dla kibiców piłki nożnej w mieście. Drużyna radzi sobie jak może w trzeciej lidze małopolsko-świętokrzyskiej. Aby myśleć o dalszym rozwoju, konieczne jest odpowiednie zaplecze. Nad udostępnieniem bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas sesji Rady Miasta obradowali radni. Co ciekawe, dyskusja zeszła na zupełnie inne tory. Radnego Sajdę najbardziej interesowały finanse klubu. Chciałem im zadać pytania. Co idą pieniądze na promocję miasta, wszelakie pieniądze na klub 1929 KSO, czy idą na wynagrodzenia, czy idą tylko dla zawodników. Radnemu Włodzimierzowi Sajdzie odpowiadał sam prezes Stowarzyszenia KSO 1929 Dariusz Łata. Pytania o finanse klubu, który współfinansuje, wyraźnie dziwiły prezesa Łaty. Klub sportowy od 3 lat, który jest na dzień dzisiejszy, wiadomo, nie ma żadnych zadłużeń. Wiadomo, że środki pozyskiwane dzięki panu prezydentowi, jak również kilku sponsorów, są naprawdę w granicach 50% kwot, które są potrzebne do funkcjonowania klubów sportowych. Na dzień dzisiejszy, dzięki mojemu wsparciu finansowemu, minimum 50% wartości, ten klub funkcjonuje. Włodzimierz Sajda, działający, jak sam podkreślił, na prośbę rodziców, dzieci uczęszczających na zajęcia sportowe w klubie MKS KSO Junior, dopytywał, dlaczego wprowadzono odpłatność za treningi, skoro przekazujący Dariuszowi Łacie klub Ryszard Binęsztok zostawił niemały kapitał, na którym można bazować. Zostawił około czy ponad 200 tysięcy złotych. Jak te pieniądze zostały zagospodarowane? Bo właśnie ci rodzice kazali mi zadać to pytanie, jak zostały zagospodarowane, a teraz rodzice muszą płacić po 50 zł od dziecka. Opłata za treningi, jak przekonuje Dariusz Łata, jest symboliczna i ma na celu utrzymanie klubu na obecnym poziomie. Finansowanie jego działalności jest bowiem trudne i bez opłat za treningi klub wymagałby restrukturyzacji. Symboliczne opłaty musiały być wprowadzone z uwagi też na to, że 8 drużyn juniorskich, że mogły funkcjonować, koszty, na jak mam przedstawione, to są w granicach 270 tysięcy złotych rocznie. Pozyskiwane środki, wiadomo, od miasta i dzięki sponsorowi, jeśli chodzi o Celse, to jest 50%. Zdaniem Dariusza Łaty sytuacja w MKS KSO Junior jest stabilna. Udało się utrzymać klub oraz treningi w obecnej formule. Najłatwiej jest zlikwidować klub, zmniejszyć ilość grup. My staramy się tego nie robić. Ja wkładam środki własne. I dobrze o tym również mam wyniki finansowe, jest księgowość, zapraszam pana radnego do klubu, wszystko panu to mogę pokazać. Dzięki temu ten klub funkcjonuje. Środki na koncie, jest przeszło 100 tysięcy złotych na stowarzyszeniu. Środki są zminimalizowane, jeśli chodzi o koszty, to znaczy wynagrodzenia trenerów. Pytań o finanse było jednak więcej. W sukurs radnemu Sajdzie przyszedł radny Dariusz Wierzbiński, działający również w interesie mieszkańców zaniepokojonych, jak się wydaje, finansami klubu KSO 1929. Parę osób pytało, jakie wynagrodzenie pan prezes bierze, pełniąc funkcję pana prezesa. Prezes Łata, nie tyle oburzony, co zaskoczony pytaniem, wyjaśnił, do czego sprowadza się jego funkcja w klubie. Ja wynagrodzenia żadnego nie pobieram od początku, kiedy zostałem na stanowisku prezesa. Wręcz przeciwnie, sponsoruję klub i to w kwotach naprawdę niemałych, o czym w większości każdy wie, chociaż są różne pogłosy. Ostatecznie radni bez żadnych pytań o konieczność czy zasadność użyczania miejskich obiektów w Stowarzyszeniu KSO 1929 uchwałę podjęli.